Weryfikacja szczepień. Wpis nie będzie dyscypliny. W tym tygodniu Sejm ma zająć się tak zwany ustawą posła Hoca. W tym tygodniu Sejm ma zająć się tak zwany ustawą posła Hoca, która zezwoli pracodawcom na weryfikację szczepień pracowników. Rozwiązania wywołują wiele emocji. Sprzeciwia się im Konfederacja, a także część posłów PiS. Ustawa ma być jednym z tematów wtorkowego spotkania premiera z opozycją. Jesteśmy przekonani, że ustawa posła Hoca, RET, wejdzie pod obrady najbliższego posiedzenia Sejmu, zapowiedział w poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki, zaznaczając, że posłowie będą mogli głosować zgodnie z własnymi przekonaniami, ponieważ w tej sprawie nie będzie dyscypliny. Część klubu PiS przeciwko ustawie Hoca. Już dziś wiadomo, że kilkunastu posłów klubu PiS zagłosuje przeciwko ustawie. Choćby Anna Maria Siarkowska, Janusz Kowalski czy Sławomir Zawiślak, którzy należą do Parlamentarnego Zespołu do Spraw Sanitaryzmu i krytykują obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Przeciwko będą także posłowie Konfederacji, którzy otwarcie sprzeciwiają się obowiązkowym szczepieniom i ich weryfikacji. W tej sprawie rząd może liczyć na poparcie Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, które o potrzebie weryfikacji tzw. certyfikatów covidowych mówią od wielu tygodni. Za mają głosować także posłowie Porozumienia i Polski 2050. Z ustaleń interim.pl wynika, że klub Koalicji Polskiej PSL nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, podobnie jak Kukiz 15. Ustawa Hoca ma być jednym z tematów spotkania premiera z opozycją. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 26-27 stycznia. Niewykluczone, że odbędzie się w formie zdalnej. Zbieramy informacje, ilu posłów jest w tej chwili chorych, przekazał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ustawa Hoca. Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele. Pierwotnie prace nad projektem miały ruszyć w listopadzie ubiegłego roku, ostatecznie jednak projekt został złożony w grudniu i może zostać przyjęty w tym tygodniu przez Sejm. Według autorów projektu, przepisy mają umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa. Na początku stycznia odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy. Kilkugodzinną debatą zdominowali przeciwnicy szczepień. Głos zabierały m.in. Kaja Godek i Justyna Socha, które domagają się odrzucenia projektu. Autor: Jakub Woruszko.